To jest podcast w rytmie biegania. Znakomicie, że nas subskrybujecie, co do tego nie mam wątpliwości. Jak nas słuchacie, to świetnie. Jak nas słuchacie i oglądacie, to jeszcze lepiej. Napędza nas eobuwie. Jak już czujemy się dobrze napędzeni, to wtedy jesteśmy w świetnych humorach, tak jak to jest dzisiaj. I mamy przyjemność Was powitać, maestro, profesor Adam Szczot. I Maciej Kurzajewski, kłaniamy się nisko. I teraz do rzeczy. Człowiek, którego dziś mamy nadzieję przybliżyć Wam zdecydowanie bardziej niż znają go polscy lekkoatleci, to wyjątkowy człowiek, bo jak spotykamy na swojej drodze biegacza lekarza, który doświadczył biegania na własnym organizmie właściwie we wszystkich wymiarach, jak zapytany o to, jakie rozbieganie poleciłbyś Maratończykowi, odpowiada najlepiej 50 kilometrów, no to wtedy wiemy, że mamy do czynienia z prawdziwym fachowcem. I jeszcze tylko jedna ważna informacja: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. I wszystko jasne, panie Adamie. A dzisiaj z nami Tomasz Mikulski, lekarz, z którym miałem przyjemność pracować przez ponad 12 lat. Witam. W i świetnej formie. Dzień dobry. <grystanie> witam państwa, witam słuchaczy. Bieganie.pl Słuchaj w rytmie biegania. Partnerem cyklu w rytmie biegania jest eobuwie. Tak naprawdę sport jest okraszony w dwójnasób, bo z jednej strony bardzo mocno przez zawodników wynikami, a z drugiej jednak strony tym, czego nie widać, czyli tą codzienną pracą, bananiami, dochodzeniem do wielu ciekawych wniosków. Ale ty jesteś wyjątkowym człowiekiem, bo dałeś nie tylko poznać się jako lekarz, ale też człowiek, który brał udział w nielada wyzwaniach, bo jesteś wytrawnym sportowcem, który jeździł. Absolutnie szalone dla mnie dystanse rowerowe, górskie. Biegałeś UTMB, biegałeś w biegach na orientację, takich ekstremalnych, wielodniowych, często. Opowiedz o tych swoich początkach, można powiedzieć, śmiało, przygody sportowej. Przygoda sportowa zaczęła się od wspinaczki. Od początku było to zainteresowanie tym, co związane z górami. Pierwsze kilka lat studiów to była wspinaczka skałkowa, tatrzańska, również zimowa, stąd no szeroki przegląd tego, co, co można, czego można doświadczyć w górach, w zależności od warunków innych. Później zaczęło się zainteresowanie kolarstwem, też górskim, następnie biegami. Wszystko raczej kręciło się wokół długich dystansów. Praca z zawodnikami, właśnie skąd trafiłem do Polskiego Związku Lekkiej Lek Lek Atletyki i mieliśmy okazję się poznać, wyszła właśnie od strony lekarz, interakcja lekarz-góry, sprawy związane z ustawianiem treningu wysokościowego. Przed rozpoczęciem pracy, z leką atletyką przez kilka lat pracowałem z triatlonistami, co też zaowocowało tym, że żeby to poznać no powstało marzenie z ukończenia Ironmana dużo, dużo wcześniej jeszcze. Też, też załatwione. Ale tę problematykę sportową miałeś w dzieciństwie też? Czy to się zaczęło rzeczywiście e... dopiero na studiach? Czy jednak sport towarzyszył ci również, kiedy e... byłeś dzieckiem? Grałem w tenisa. Jako dziecko mm. w sekcji grałem w tenisa. Tata wypuszczał mnie w góry, że tam spędzaliśmy czas, jeździliśmy na nartach. Także to no, w pewnym sensie jest raczej takie kontinuum idące to od dzisiaj Mocno Cię ograniczymy, za co przepraszam, <noise> tylko i wyłącznie dobiegania. <noise> ja no. Ostatnio jest to główna aktywność, także mm -hmm. może nie jest to ograniczenie, tylko jakaś tam forma ewolucji no, no naturalnej i, i przechodzenia od bardzo ciekawym doświadczeniem, z którego uważam, że bardzo dużo. Obserwacji, między innymi właśnie fizjologii tego, co się dzieje z nami podczas wysiłku, udało się wynieść. To były rajdy przygodowe, czyli imprezy na różnej długości, najdłuższe trwające blisko tydzień na orientację, czyli nie ma się wyznaczonej trasy, różne dyscypliny, zarządzanie snem we własnym zakresie także trzeba zdecydować, czy się śpi, kiedy. To był teaser mm. tego wszystkiego, o czym dzisiaj możemy porozmawiać. To są, to są bardzo <laughs> ciekawe rzeczy, które wykraczają poza to, z czym ma do czynienia, nazwijmy to, typowy maratończyk. Natomiast no, pokazują skalę zagadnień, jakie trzeba opanować, chcąc zarządzać swoją, swoim prowadzeniem wysiłku, treningu, mm. Te zainteresowania też zaprowadziły mnie właśnie w kierunku biegów górskich. Ten najbardziej taki popularny, lansowany wokół masywu Mont Blanc UTMB. To udało nam się zrobić podejście już w 2012 roku. Znaczy, zaraz po Igrzyskach w Londynie był wyjazd, był wyjazd na, właśnie na UTMB. Natomiast dużo ciekawszą trasą, która tam jest do zaoferowania, która, z czego jestem niezwykle szczęśliwy, że udało mi się ukończyć, jest taki wariant właśnie nieznakowany na, na wpół turystyczny o nazwie PTL, którym mam mierzyć 300 km, również jeszcze bieg 350-kilometrowy, tordezans wokół Doliny Aosty. Także te wysiłki długie. No są to czymś, co, co zdecydowanie bardzo mnie pociągało jako właśnie ciekawostkę od strony fizjologicznej, wejrzenia w siebie, w, w to, co się dzieje z naszym organizmem. No właśnie. No i tutaj elementy związane z zarządzaniem snem, wypoczynkiem stają się niezwykle istotne w innej zupełnie skali niż tak jak musimy to uporządkować w skali roku i przygotowań, ale zasady są podobne. Właśnie, opowiadałeś kiedyś taką ciekawą historię. Ona zapadła mi się wryła w pamięć tu z tyłu głowy, mam ją po prostu, jakbym ją słyszał dziś, kiedy w trakcie jednego z wyścigów postanowiłeś skrócić, obciąć sen. Czyli to się nazywa pięknie deprywacją snu, żeby szybciej wyruszyć na kolejny etap. I tam zaczęły się schody. No bo co tam się pojawiło? Jeżeli dobrze pamiętam, wsiadaliście do hotelu, który gdzieś wyrósł w środku lasu. No chodźcie, tu jest hotel, wsiadamy, idziemy. Przecież to są halucynacje. Odmienne stany świadomości. Tak, zdecydowanie jedna noc bez snu przychodzi każdemu stosunkowo łatwo. Dużo łatwiej jest spędzić, zarwać całą noc... Podczas aktywności fizycznej, niż siedząc na imprezie, czy, czy gdzieś tam, przynajmniej moim zdaniem. Dwie noce już stanowią pewien problem, nie każdy sobie z tym radzi, nie za pierwszym razem. No i halucynacje praktycznie zdarzają się prawie że wszystkim podczas drugiej nocy, zarwanej no, no podczas zawodów. No bo raczej nie robi się tego na treningach. E no i z tymi dwoma nocami powiedzmy, że się udało swoić. Przeżyliśmy to już no, raz w wiele, nazwijmy to. No więc siłą rzeczy powstało pytanie, a co będzie, jak zarwiemy trzecią? <laughs> Wybór Czyli może jednak... nie był do końca fortunny, bo na rajdzie zimowym, więc te warunki nie sprzyjały jakiemuś zwaleniu się do pierwszego rowu. I... Ten, bo akurat zima dopisała. A to częściej do tych rajdów piwrowa? zimowych jest, czyś pisie, gdzie cię. Gdzie cię, coś gdzie złoży. cię, cię złoży. no tam się śpi. Tak to że... jest dowód na to, że, mm. że ten element badawczy i mm. doświadczenia przeważał nad tym elementem stricte sportowym dotyczącym nie tylko twojej osoby, no bo czasami pewne rzeczy mm. Mm, mocno brawurowo robi się, można ich nie robić i wtedy nawet jest większa, większa szansa na to, że, że będzie się miał lepszy wynik, ale rozumiem, że ryzykujesz po to, żeby zbadać? Zobaczyć. Zobaczyć. No, dopóki się samemu nie, czegoś nie doświadczy, no to mm -hmm. trudno, wiedzieć wiadomo, że rozsądniej jest to zrobić właśnie, pewnie rozsądniej mm -hmm. byłoby to zrobić na imprezie nie zimowej, tylko na letniej, gdzie, mm -hmm. gdzie łatwiej jest i bezpieczniej przespać się w lesie, bądź konsekwencje jakichś niezbyt racjonalnych zachowań będą dużo mniej bolesne. Bo Pytam o to, ile w tym jest podejścia um. naukowca, a ile w tym jest sprawdzenia własnych możliwości przesunięcia tej no, granicy. No te rzeczy się przenikają. To, jak, dla mnie osobiście było to bardzo ciekawe od początku, tak jak yy, wyczerpanie energetyczne na rowerze i no co, no, nogi kręcą się coraz słabiej, ale no, no wiadomo, że jak się zredukuje przełożenie i zje, no to wszystko wróci do normy. Ale mm. co się stanie, jak tego nie zrobimy? A materiał badawczy jakiś zebrałeś z tej próby? I, I takie uważam, dojechanie się do, do przewrócenia się, chociaż raz, yy, pozwala ci zrozumieć pewne rzeczy lepiej niż jak przeczytasz to w książce i potem tłumaczenie tego osobom, z którym się pracuje. Może niekoniecznie dla nich musi to wyglądać wiarygodnie, ale samemu przed sobą no, ma się większe przeświadczenie, że się wie o czym mówi. Jaki wniosek płynie z ograniczenia snu podczas wysiłku fizycznego i przesunięcia tego naprawdę w ekstremalną stronę? Mój wniosek na podstawie kilku takich długich mhm. startów i tym jest taki, że należy. Jeżeli wie się, że całego dystansu nie pokona się, nie korzystając z przerwy, to należy po tą przerwę sięgnąć jak najwcześniej, kiedy jest się w pełni sprawny. Żeby uniknąć takiego słaniania się od bandy do bandy. Skoro i tak mamy zrobić przerwę. trochę tak jak z wymianą opon w wyścigach F1. I tak Jeżeli z... wiadomo, że trzeba gumy zmienić, uh -huh. to należy zmienić wcześniej, tak żeby na tych ostatnich dojechać do mety. Czyli trochę jak z odżywianiem. A nie czekać, na... aż się będę ślizgał i na Jasne. przykład się rozbiję po drodze, no bo jeszcze jedno kółko poczekałem podczas gdy po zmianie opon już wiadomo, że na, na prawie świeżych dojadę do mety. Czy to jest podobna zasada jak z odżywianiem na długich dystansach, czy do kolarskich, czy, czy biegowych, że jak dopuścisz do tego, żeby no, no potem dużo się trudniej, ze dużo trudniej tak, jest się jest... już pozbierać, Oczywiście. jak się zaciągnął duży dług, y -hmm. niż jak się do niego nie dopuści. Także y -hmm. te jakby zasady są uniwersalne i mają zastosowanie wszędzie. A w twoim przypadku ile tego snu minimalnie było potrzeba? Powiedzmy na jak długim dystansie? Jak A to, to bardzo, powiedzieć? to niestety nie ma jednej matrycy. To, że raz było tyle, to za drugim razem wiadomo, że no już się wie, zna się jakby objawy. Które jakby, sygnały, które organizm ci wysyła, potrafisz się dużo lepiej zinterpretować. Natomiast y Kwestia, w jakim stanie się przyjechało, jak się jest wypoczętym. no Na to wpływa tak wiele czynników, że niestety nie ma jednej recepty. A może no, mówić jak w każdej o każdej innej rzeczy związanej ze sportem. o wytrenowaniu no. tej umiejętności? Tak, to uważam, że zdecydowanie człowiek się przyzwyczaja do tego i ta adaptacja jest bardzo daleko posunięta. To tak wyciągając ten, ten creme de la creme. Co nas niepo powinno niepokoić, kiedy rezygnujemy w trakcie długiego wyścigu ze snu? Pierwszy objaw, na który zwracamy uwagę, zapala się lampka. Co to jest? Wydaje mi się, że jakieś pojawiające się błędy techniczne, jeżeli to, co robimy, jesteśmy w stanie ocenić, że czy na rowerze na przykład zaczynamy popełniać błędy w prowadzeniu, za późno reagujemy na, na jakieś nierówności, to jest pierwszy sygnał. Mhm, I te wtedy... halucynacje są już, znaczy nie są groźne. Moim zdaniem Chyba, bo się na, na tym. Czy Kwestia błędów w nawigacji, jeżeli to jest rajd przygodowy, to jest zupełnie inna sprawa, że czy co lepiej zrobić? Czy krążyć na około punktu przez dwie godziny i nie móc go znaleźć przez to, że jest się niewyspanym? Czy położyć się na godzinę zdrzemnąć, znaleźć go od razu i żwawym krokiem pójść dalej? Bo te dwie godziny szukania to nie jest wypoczynek. Tylko to pogłębia zmęczenie także właśnie ta umiejętność sięgnięcia po odpoczynek zanim jestem poważnie uszkodzony wydaje mi się najważniejszym elementem a bardzo trudno jest to psychicznie zaakceptować że no jak to przecież ja jeszcze jestem w stanie no, jeszcze mogę chodzić tu, jeżeli mamy czas to mogę przedstawić dosyć dla mnie taką ciekawą historię no, trafił do mnie mm, na badanie wydolnościowe mm, człowiek z zagranicy, bo była jakaś awaria w laboratorium, gdzieś tam, gdzie normalnie chodził. Hmm. Nieważne, ktoś go skierował, przyszedł do mnie, wpisuje dane, patrzę. No kurczę, dwa dni różnicy, że praktycznie mój, no, jesteśmy hmm. absolutnie rówieśnikami w tym samym czasie urodzenia. Hmm. VO2 Max, tam parę dziesiątych różnicy wyszło. No to dobra, zaczęliśmy trochę rozmawiać, wymieniliśmy się kontaktem. Po dwóch latach, właśnie przy okazji tego biegu z wokół Doliny Aosty, patrzę, napisał do mnie, żeby mnie zobaczył na liście startowej. No, może sobie razem spróbujemy, skoro tak wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tacy równi, to może spróbujemy trasę pokonać razem. Okej. Okay. Na luzie, tak się umówiliśmy. Zaczęliśmy, no pewnie tak jak wszyscy, minimalnie za szybko. Trochę nas przytusiło, potem w miarę się po tym pozbieraliśmy. Niecała doba w nogach. Czujemy się względnie dobrze, jak po takim czasie spędzonym w górach. No, i dochodzimy do miejsca, gdzie jest taka baza pośrednia, jedna tam, już nie pamiętam, po pas, trzech czy czterech na, na trasie. No i mówię, że ja tu, no czujemy się dobrze, ale ja planuję, że się tutaj na dwie godziny położę. Mhm. No i widzę taką lekką konsternację. Ten patrzy, on mówi, że posłuchaj, no czy się nie obrazisz, ja się czuję na tyle dobrze, że nie chcę robić tej przerwy. No, w ogóle nie ma problemu, dobra, na tym położyłem się. Nie udało mi się nawet zasnąć. No ale na siłę poleżałem trochę ponad godzinę. To był początek nocy, czy tam środek nocy. Mhm. Spotkaliśmy się nad ranem, trochę dalej na trasie. On już był bardzo mocno trafiony. Hmm, Dociągnął. No, nie, no bo po, po prostu ogólne tam paliwo na takim długim dystansie no, to powiedzmy: no ile kogoś kompletnie nie poniesie fantazja, no to raczej intensywność wysiłku jest taka, że tu wyczerpanie energetyczne jeszcze nie, nie jest kluczem. No, po prostu ogólne zmęczenie, niewyspanie. E jego saportowała żona, więc bardzo wiedziałem, bo jakby z nią się zobaczyłem na kolejnym punkcie, który nie był już taką mm -hmm. komfortową infrastrukturą do spania, tylko po prostu namiot, bufet taki przydrożny. Więc ją uprzedziłem, że prawda, nie jest, może być z nim y różnie, że wymaga, żeby się nim zająć i, I, i tego na tym mm -hmm. Wiedziałem, że jest ok, także poszedłem swoją drogą. Yy, ona tam się nim zajęła, przespał się właśnie już w słabych warunkach. Tam nie wiem czy na ławce czy w rowie trochę. Yy, finalnie uważam, że on był dużo lepiej przygotowany do tego wyścigu. Yy, miał właśnie pewnie za ciężką kasę zrobione opracowanie poszczególnych bufetów, tempa, przelotów. No, widać było, że zapłacił, bardzo się przygotował. Było to mocno przemyślane. Mm. Natomiast tutaj taka prosta rzecz, znaczy powinien mieć lepszy wynik ode mnie na mecie finalnie, uważam. Czyli konsekwencje, ja wedle, konsekwen... się właśnie na tym podejście. konsekwencje Konsekwencje tego, że zaczerpnął w początkowej fazie tak głęboki dług, mhm. pomimo, że ja nie ustrzegłem się absolutnie błędów, popełniłem jakieś tam, że tak jak szacuję, straciłem przynajmniej 12 godzin na... Braku doświadczenia, jakichś tam błędach popełnionych dalej. Natomiast tak czy inaczej, na mecie mieliśmy około doby różnicy jeszcze. Czyli on stracił tak. bardzo dużo. Czyli znaczy go... to jest na tam 5-6 na dniach, tak? No ale oczywiście. jest to bardzo dużo. Godzina, 15 różnicy w hmm. odpoczynku w odpowiednim czasie powoduje tak kolosalną różnicę no na mecie. To, to, to co jakby naprawdę no, wszędzie. Tak, jak już no na czas. <laughs> tak, <laughs> tempo, my, tempo w maratonie przestrzelone o parę sekund na mecie, prawda? Jak ktoś się zderzy solidnie z grubą ścianą, no to. To też się wywraca. To bo wiadomo, właśnie. że będzie pół godziny. A, potem, ale jeszcze tylko jedną rzecz zapytam, bo, bo mówisz, że to jest absolutnie indywidualne też podejście. Oczywiście pewne są ogólne zasady. To indywidualne podejście również w, zależy od tego. Jak przetestujesz to na sobie i czy ten sen zawierasz w jednym kawałku, na przykład dwugodzinnym, mm. czy robisz takie mikrodrzemki w tym przypadku? Co się bardziej sprawdza? Jak Twoje doświadczenie mm. tutaj? Bardzo mówi? indywidualnie to yy, poszczególni biegacze odbierają. Większość na takich imprezach to wygląda tak, że jest właśnie w talerzu od zupy mm -hmm. po prostu 10 minut na każdym bufecie położenia się na kotlecie. Mm -hmm. Co z nogami wtedy, spuszczonymi, zgiętymi pod stołem? Mhm. Ja jednak uważam, że lepiej jest się położyć rzadziej, a na trochę dłużej, ale położyć, podnieść nogi do góry. Przynajmniej tak to, jest to, komfortowy to jest to, z czego na, na podstawie przemyśleń sam mhm. stosowałem. No i, I korzystać jednak z miejsc bardziej mhm. do tego przez organizatora przeznaczonych, takich komfortowych, mhm. że lepiej wcześniej i w miejscu, gdzie to jest, będzie jak najbardziej efektywny wypoczynek, mm -hmm. niż ciągnąć po prostu ile dam radę, i potem gdzieś na końcu. Tutaj. Ratujmy co mm, można. Mm -hmm. Powiedzmy, fajną analogią i takim unaocznieniem tego są doświadczenia ze wspinaczki zimowej, mm -hmm. gdzie się przepod ścianę pod drogę. No i jest pytanie, czy stajemy tu na płaskim bezpiecznie wypakowujemy rzeczy z plecaka, zakładamy uprząż raki, wiążemy się plecak nam nigdzie nie spadnie i potem jeszcze kawałek, podchodzimy pod ścianę już związani, jak no powiedzmy idioci, no bo nie chodzi się po ścieżce ten, czy tak jak rasowy wspinacz, przemy do końca, jeszcze są łatwe w miarę do pokonania trudności, no to jeszcze podchodzimy i potem, jak to się nazywa, szpeimy się już stojąc gdzieś na krawątce na jednej nodze, coś spadnie, to spadło, kłopot i niewygodnie. Mhm. Nasz wybór. Mhm. <laughs> Jasne. No. <laughs> I tak no. tym płynnym wybiegiem moglibyśmy przejść właśnie do biegania, bo jesteś jednym z nielicznych lekarzy, którzy w Instytucie przeszli praktycznie większość prób, które gdzieś są podejmowane, badań. Sprawdzaliście niejednokrotnie, czy w ogóle te badania, które chcecie przeprowadzić, też mają sens. Ale to daje wymierny efekt w tym, jak patrzysz na sport, między innymi na biegi uliczne. I biegi uliczne są w tym maraton takim no, niesamowitym. Punktem zwrotnym dla wielu ludzi, bo biegną, przygotowują się i napotyka ich. I tak chciałbym to rozłożyć, też te biegi uliczne na kilka elementów, ale napotyka często ściana. Czym w ogóle jest metabolicznie ściana? Dobiegamy do tego momentu, w którym odcina nas kompletnie. Tak jak mówiłeś, w biegach, w biegach długich, kilkudniowych jest to dość skomplikowany temat. Tak, w maratonie jest to krótki wysiłek, relatywnie. A ściana zazwyczaj pojawia się 30 km no, tak. i jeszcze trochę. U wszystkich podobnie. Wynika to z czasu, na który nasz organizm jest w stanie zgromadzić substraty energetyczne, czyli to, co będziemy wykorzystywać do, jako paliwo. Jeżeli nie rozłoży się tempa rozsądnie do przewidywanej długości czasu wysiłku maratonu, Mm, ruszy się zbyt intensywnie wejdzie w metabolizm nie daj boże beztlenowy już tutaj na, w początkowej fazie dystansu no to paliwa do wykorzystania podczas tego rodzaju wysiłku mamy na około godziny Czyli wiadomo chcesz... że nie korzysta się z niego na takiej intensywności jak przy biegu na dychę no bo mało kto biegnie maraton hmm. tempem na Czyli dychę. Porównując do Ale formuły to... pierwszej, jak depnę mocniej, to z baku szybciej ubywa paliwa. Tak jest. Czyli I to są koniecznie kilometry, Tyle, że no tu można dolać i jakby jest, jeżeli się doleje, to jest bez konsekwencji. Natomiast tutaj to, to, że się weźmie dwa żele w trakcie i powiedzmy, że ilość węglowodanów może będzie się zgadzać, no to niestety konsekwencje metabolitów powstających podczas wysiłku beztlenowego już to nie da się tak, że w zapakujemy do torebki i wyrzucimy, I wyrzucimy tu jest oddamy największy sprawnym tym. Także. Zbyt mocny początek? Tak, początek, po co się rozgrzewamy. Organizm, żeby, jest takie określenie, stan równowagi czynnościowej. Także zanim, jeżeli zwiększamy intensywność wysiłku, zanim organizm osiągnie stan równowagi czynnościowej, czyli Przyspieszy częstość skurczów serca, zwiększy wentylację, ruszą procesy metaboliczne, enzymatyczne. To wszy, te wszystkie zjawiska to zajmuje trochę czasu. Także każde zwiększenie y, intensywności wysiłku, to siłą rzeczy jest zaciągnięcie tego długu. Im mhm. będziemy robili to łagodniej. Po to się rozgrzewamy, żeby właśnie przygotować organizm, zmniejszyć y, to zjawisko. Jeżeli byśmy bardzo się stopniowo rozgrzewali i płynnie z rozgrzewki przeszli y, do, biegu. do biegu z takim tempem, jak była końcówka rozgrzewki, no to to byłoby wtedy najmniejsze. Ale tak się nie, Tyle, da że tak się no, po prostu się nie da, więc tutaj no, wiadomo, że rusza się. Ten start, no każdy zaciąga trochę długo, natomiast jest to sztuka, żeby zaciągnąć go jak najmniej, jak najkrócej. Bo jak kojarzę, to na maratonie, na biegach ulicznych stoimy w boksach, czekamy na start niejednokrotnie 20-30 minut, godzinę, dwie. No, nawet i no, dłużej i, potrafimy przy dużych maratonach. I duże maratony, no i bo tego się nie Nowy da. York, Londyn, no to tam te ostatnie fale jednak mają wyzwanie. W zasadzie mogą przyjść na start, poczekać godzinę i się rozebrać z resu. Właściwie tak to wygląda. Hmm. No, tu rozgrzewanie się, jak wiadomo, że się ma godzinę do startu, no to. Czyli na to to już ten na, nasza efekt... rozgrzewka to są pierwsze kilometry samego biegu. W przypadku no tak. maratonu tych 42 kilometrów, to ile powinniśmy sobie zarezerwować przynajmniej w głowie na ten spokój na, na pierwszych kilometrach? Ile czasu albo ile, ile kilometrów tego dystansu? Możemy udzielić takiej wskazówki? Hmm. To też jeżeli, ja nie wiem, jeżeli, jeżeli, ruszamy, jeżeli ruszamy od zera, mm -hmm. od totalnego jakby z, zimnym z, silnikiem. z krzesła z zimnego silnika. No, no, z zrobiłem rozgrzewkę no wcześniej, ale godzinę czekałem na swój stan no już nie zabezjam, to już, miałem się. To już efektu tej rozgrzewki praktycznie tak. mhm. nie ma. Mhm. Jeżeli udało się zachować jakąś formę ruchu gimnastyki mhm. już w boksie na stojąco, no bo to jednak tam jest możliwe. To wtedy wiadomo, że to będzie trochę łagodniej. Ale mm. tu myślę, że tak, 5-10 minut to jest minimum. Od startu, o mm. tym mówisz. Czyli no. miałem zacząć po 4:16, to jest ta magiczna granica tych 3 godzin, mm -hmm. w których miałbym sobie poradzić z, z dystansem maratońskim. I takie mam pytanie, dość, dość istotne. Jeżeli zacznę faktycznie, blisko tego swojego wytrenowanego czasu, to gdzie leży granica, gdzie przesadzę, gdzie będę zaciągał coraz większy dług? Ile to może być sekund za szybko dla mojego organizmu? Pominijmy temat, mhm. jak jest, jaka jest dyspozycja dnia, jakie były ostatnie mhm. godziny, ale mój organizm jest przygotowany. Lecę po 4-15, równiutko, jak w zegarku, organizm jest w stanie to zrobić. Gdzie leży granica? Ile to może być sekund? 5, 10? No myślę, że tego, tego rzędu. Z tym, że wiadomo, że potem nadrobić te 10 sekund stracone na początku, później będzie trudno. Więc tutaj jest właśnie pies pogrzebany. Także myślę, że też jeżeli wiemy, że taki problem będziemy mieli na zawodach, to należy to uwzględnić podczas treningów. Bo radzenie sobie przez organizm z tak zaciągniętym długiem, też jesteśmy w stanie wytrenować. Jeżeli zawsze na treningach będziemy się rozgrzewać tak jak jest w książce i wszystko będzie książkowo, to organizm nie będzie przyzwyczajony do poradzenia sobie z popełnionym błędem, z takim zimnym startem, Aha. do którego dojdzie na zawodach. Czyli w myśl więc, tu, więc tu bym robił tak, że świadomie popełniałbym błąd, który będzie nieunikniony podczas startu na treningach, żeby przyzwyczaić organizm do poradzenia sobie z tym. No niestety, to wiemy, tu wiesz, tak jak trenowałeś, to też wiesz, że procedury przejścia przez call room to, to, 30, to nie jest minut, to, co 50. jest najlepsze, żeby pobić rekord polski czy rekord świata. To przeszkadza, a nie pomaga. Absolutnie tak, absolutnie tak. Natomiast na zawodach. Nie da się tego uniknąć. Ale na zawodach, w przypadku maratonu i w ogóle biegów, dochodzi jeszcze mhm. jeden element euforii biegacza. Jak sobie z nią zatem poradzić? Bo to ona czasami na tych początkowych kilometrach sprawia, że <laughs> wydaje nam się, że, że możemy trzy razy więcej niż normalnie i że jesteśmy przygotowani. I niesie nas ta euforia. W którymś momencie ona się kończy, no bo, no, bo my się do kończymy. Do czasu można oszukać, a, ale jak sobie z nią poradzić? Nie. Jak sobie to wytłumaczyć? Bo tego nie przetestujemy na, na treningu. To przychodzi właśnie w dniu startu. No tutaj to już jest sfera psychologiczna, także tu fachowców z tej dziedziny mhm. można atakować. Natomiast no, moim zdaniem wizualizacja tego, że no, każdy. Nie wiem, czy był, czy widział w telewizji, jak taka impreza wygląda. Wiadomo, że jak się tego doświadcza samemu, jak włosy stają dęba mhm. i czuje się mrowienie na całym ciele na starcie, no to to jest niepowtarzalne. I jakby z tego względu, debiut mhm. liczy się zupełnie inaczej tak. niż kolejne starty. I sukces osiągnięty w debiucie, no to jest. Coś, co zdarza się niezwykle rzadko i ma dużo większą wartość, prawda? Mm. No, no bo i... po prostu trzeba się z tym oswoić. Także tu można próbować sobie to zwizualizować, że jednak biegnę w tłumie ludzi, które rusza za szybko, stoją, walą w bębny. Mm. Tu jeden z moich znajomych opowiadał fajną historię. Kolarz podczas jakiegoś pobytu w Hiszpanii, namówiono go, że to jeszcze było za komuny, więc trochę inna otoczka, prawda, mm. namówiona. Słuchaj, tu fajne zawody mamy takie lokalne, ten wystartuj. No mówi, poszedł, patrzy, no kurczę, właśnie szpaler tego ustawione, jest za granicą, no dumny Polak, przez megafony walą, cyklisto Polako, tego tutaj tłum wiwatuje. No to miała być czasówka chyba koło 10 km pod górkę. Mm mówi sobie, no dobra, no to jak tak, prawda, zapowiadają i ten zaczniemy godnie. <noise> no, ile ci ludzie mogą stać, ile taka na wsi trasa może być wybarierkowana i kibicami obstawiona? 200 metrów? Może 300. Pokaże się, a potem sobie zredukuje i zwolni. No niestety, stali do samej mety. <grystanie> Ale czy tak było? Dobrą motywację masz do samej mety. Także można się przewieźć, jeżeli się nie zacznie od razu adekwatnie, no to po prostu trzeba nastawić się na to, że, że ta aura będzie kosmiczna i, hmm. i po prostu nie być zaskoczonym na wyrost, tylko... Na tyle sobie to zwizualizować, żeby. A i tak trzeba tego doświadczyć, żeby później. No, natomiast doświadczenie z tego wnioski, będzie tak, jakim... czymś, czego mm -hmm. się. No... no każdy, kto startował, no to zawsze stając na linii startu większej imprezy, gdzie jest ta oprawa, no to wiadomo, że wrażenia są. No, nazwijmy za to za... szumnie bezcenne. No tak, a jeszcze są takie dwa ważne elementy. Ta euforia biegacza po, ale uprzednio często jeszcze wrócę na chwilę do tej ściany. Przychodzi ściana. Brakuje mi tych substratów energetycznych, tego co mam je zasilać. Czy jest w ogóle coś, co ja mogę zrobić dla siebie, jako biegacza? Na dychę też odcinę często około 7 hmm. km. Czy to jest 30 na maratonie, czy 7 na, mam wrażenie, że to są na, podobne Na 800 mechanizmy. nie odcina? Na 800 inaczej odcina. No to inaczej, prawda. ale też odcina. Bo jak ruszysz żwawo, no to po 600 odetnie. A ja wtedy przyspieszam na 800, bo to tylko 200 metrów. Chociaż nie wyobrażam sobie tego na dychę czy w maratonie. Ale właśnie, co takiego mogę zrobić dla mojego organizmu, żeby on jednak chciał współpracować i żeby jeszcze coś wydusić z tego Żeby startu. skruszyć ścianę. No, niestety, jak już mamy do czynienia z prawdziwą ścianą, to, to, to kluczem do tego jest nie bycie twardym i dumnym, tylko zawczasu zwolnienie. Wtedy będzie trzeba zwolnić dużo mniej niż jak będzie naprawdę trzeba później. Czyli po prostu jak tylko się zorientujemy, że do tego doszło, to lekko zdjąć nogę z gazu, jeżeli dystans. I okoliczności pozwalają, no to uzupełnić płyny węglowodany, po prostu przeczekać ten kryzys, zminimalizować straty. Wiadomo, że każdy kryzys w końcu mija, co nie każdy jest w stanie psychicznie znieść, i, no i często się poddajemy. Jeżeli mądrze będziemy prowadzić zarządzanie kryzysowe, czyli zaczniemy je jak najwcześniej, no to straty będą jak najmniejsze. W zależności od tego, no z jakimi warunkami mamy do czynienia, mhm. no, umiejętność oszacowania strat, czy brakuje nam energii, czy płynów, czy po prostu tempo było za ostre, czy na przykład się ubraliśmy za ciepło, albo but gniecie i trzeba poluzować sznurówkę, no to zamiast, no jak, jak już czujemy na 10 kilometrze maratonu, że źle zasznurowaliśmy buty, no to pytanie, czy biec do końca, czy próbować biec do końca, czy jednak stracić te 15 sekund. Wiadomo, że na poziomie olimpijskim no to nie można sobie na to, to nie bardzo, natomiast na poziomie już biegania amatorskiego wydaje mi się, że tu nie ma... Dla, dla, mnie nie ma dla mnie nie ma się nad czym zastanawiać, hmm. dokładnie. Aczkolwiek tutaj dla mnie na przykład maraton w Dosze był na Mistrzostwach Świata w Dosze był Porażka. bardzo taki no, otwierający jeszcze myślenie, albo raczej inaczej Utwierdzający w słuszności swojego zdania, że jednak nawet na poziomie absolutnej elity, mm, zrobienie przerwy podczas maratonu na schłodzenie mm, wychodziło, kończyło się lepszym wynikiem na mecie. I to nie mówię o różnicy y, przesunięciu się z miejsca tam 50 na 45, tylko to, to zjawisko już miało miejsce na poziomie około 10 tego miejsca. Że zawodnik, który się zatrzymał i schłodził mhm. przy stoliku, zyskiwał. To tak jak biegli razem równo ugotowani już mhm. na tym, to dzięki temu, że stanął, to, to wyprzedził tego, z którym biegł równo. A tamtego nie poskładało bardziej, tylko po prostu no, jakoś dotrwał do mety w tym stanie, w jakim był. Ale ten, dzięki temu, że się schłodził, stracił czas pozornie, no bo zatrzymanie mm. się na maratonie na tym no to poziomie to jest no totalny idiotyzm, mm. prawda? A tu w tych specyficznych warunkach poświęcenie tych około 30 sekund na porządne schłodzenie się. No, jednak na ostatnich około 10 kilometrach na tyle pozwoliło utrzymać wyższe tempo, że finalnie wynik na meczu był lepszy. Czyli dowód na to, że wielowymiarowo trzeba podchodzić do tego. No Elastycznie mm -hmm. do, do sytuacji. No, także no, no, o, o, ocenić y, kryzys, ocenić problem. Prawidłowa mm -hmm. diagnoza, tak jak no, abecadło w, w medycynie, jest kluczem do poradzenia sobie z problemem. Dotarliśmy do takiego punktu, w którym wspomniałeś o suplementacji, o piciu wody i o sprzęcie. Naszym partnerem serii jest EOBUwie i tak zastanawiam się, bo, bo nieraz spędziliśmy wieczory na rozmowie o tym, jak ważny jest dobór obuwia: czy mieć kilka par butów i do czego ich używać. No i akurat jesteś wyjątkowo, masz dobrze przemyślany temat e wiązań. O co chodzi z tymi wiązaniami? Dlaczego to ma znaczenie w maratonie? Bo ja pamiętam, jak mi się zapaliły wszystkie ścięgna na stopie, kiedy za mocno zawiązałem buty na długim rozbieganiu. Ja to bardzo dobrze pamiętam. Ale gdzie no, to jest sekund, każdy, jak, jak każdy, każdy przerabia chyba to, że no, musi dobrać jak zasznurować buty, no i żeby dobrać, to kiedyś trzeba zasznurować za mocno, nie? żeby poznać tą granicę, jak i każdą inną. Eee... Rzecz, którą podpatrzyłem. Gdzieś w terenie i często stosuje z powodzeniem to jest rozdzielenie sznurowania butów na dwie sekcje. Czyli rozcinamy sznurówki na dwie, dwie niezależne części i sznurujemy przednią część buta tam gdzie z reguły but jest za szeroki, stopa nam lata na boki, tracimy czucie, co zwłaszcza w terenie, no ale to przy każdym dystansie praktycznie ma znaczenie, że przód buta sznurujemy bardzo mocno, bo tam ryzyko zatarcia pochewek ścięgien jest stosunkowo niewielkie, a górną część buta, gdzie już dociskamy ścięgna, trochę większe naczynia, nerwy... Tam nie i tam zawsze boli, i tam jest przyczyna. Yy, sznurujemy znacznie lżej. Innym rozwiązaniem są takie sznurówki z triatlonu, z węzełkami, takie gumki z węzełkami. To się no nie wiem, czy można używać nas w produktów. No, ten XTNeks, to się wtedy nazywało. Hmm. Gdzie można właśnie, jakby mając jedną ciągłość elementu sznurującego, zmienić trochę siłę napięcia w różnych sekcjach. To co właśnie rozmawialiśmy z Adamem, no, buty kolarskie no, czasem teraz są sznurowane pokrętłem jedną, to, ale zazwyczaj są rozdzielone na dwie albo nawet na trzy sekcje. Tak jest. Dlaczego w bieganiu jest jedno sznurowadło, idące, sama, tak? jedno sznurowadło idące od góry do dołu, które wiadomo, że jeżeli... Nie załatwia sprawy. No, no ciężko jest. Przecież nie dostosujemy. Musi, do, do musimy mieć pani. jedno jakby no, siłą rzeczy, jedną siłę napięcia, która z przodu z stopy zazwyczaj jest pożądana, trochę większa, a w górnej części sznurówki, tam, gdzie na śród już w zasadzie zbliżamy się do kostki, no to tam ten ucisk raczej nie jest pożądany ani potrzebny. Mhm. I, i jesteśmy przy tych wszystkich rzeczach, pociągnijmy ten temat i tak, obtarć, tak. prawda? Właśnie to jest to, co nasi słuchacze, nasi czytający zadają sobie najczęściej pytanie i też nam. Jak sobie radzić z układ pokarmowy? Czy ma brać leki rozkurczowe w trakcie wysiłku? No bo jednak te problemy się pojawiają. Co jak żołądek nie przyjmuje żeli? Bo I ile tych, jeżeli w ogóle przyjmować, bo tutaj to jest tak duży znak zapytania co 10 minut, co 15, 12, 18 jakby tych opracowań jest mnóstwo. Cóż, jak tak. zawsze zależy, to yy, kwestia wydatku energetycznego. Trzeba starać się bilansować zapotrzebowanie. Yy, każdy, tak jak silniki w samochodzie jeden pali dużo, drugi mniej. Jeżeli trasa jest płaska, warunki komfortowe w sensie nie, nie jesteśmy obciążeni zimnem, zwłaszcza, no to zapotrzebowanie energetyczne będzie niższe. Jeżeli biegniemy w górach, jest zimno, mhm. zapotrzebowanie energetyczne będzie wyższe. Kwestia tolerancji. Generalnie, moim zdaniem, im mniej chemii, tym lepiej. Tym będzie większa tolerancja. Jeżeli mamy stosunkowo krótki dystans. No, to jest duża szansa, że na żelach, które są jednak najłatwiej przyswajalne, i na tym da się to przelecieć. W wysiłkach dłuższych od maratonu, no raczej zaczynają pojawiać się schody. Na pewno. Moja na przykład droga, czyli skorzystanie z żeli tylko na zawodach oraz, że startuję rzadko, że tym, no to jest się na straconej pozycji. Trzeba niestety, tak jak ty w trakcie kariery korzystałeś z tego praktycznie na co dzień, korzystać na treningach, dopracować sobie, która firma, który smak najmniej drażni, najlepiej wchodzi i przyzwyczaić I, organizm i przyzwyczaić też. organizm do tego. Natomiast starać się mieszać jednak produkty, zwłaszcza mając w perspektywie długotrwały wysiłek. Problem nietolerancji głównie wynika z niedokrwienia przewodu pokarmowego. To jest coś, o czym z naszymi maratończykami dosyć dużo starałem się rozmawiać. Jest coś takiego, takie zjawisko jak redystrybucja krwi krążącej mhm. czyli serce jest w stanie przepompować jakąś. Określoną ilość krwi. Mamy maksymalną pojemność minutową serca, której nie przeskoczymy. I podczas wysiłku organizm o tą pulę dostępnej krwi tlenu niesionego i innych substancji walczy. Oczywiście mięśnie chcą zagarnąć dla siebie jak najwięcej, no bo potrzebują. Przewód pokarmowy, jeżeli na starcie jest pusty, no to nie jest wtedy nie jest twardym, twardym, takiego twardym negocjatorem. W mówi, w momencie, kiedy mięśnie mówią tutaj my mamy taki ogień, że potrzebujemy Daj. ile... <laughs> dajcie, dajcie ile wlezie, bo, bo nie ten. No to przewód pokarmowy mówi, okej, okay, no ja nie mam nic do roboty, możecie wziąć wszystko. Hmm. Czy prawie wszystko. I w tym momencie przepływ yy, przez jelita yy, prawie, że Zamyka się całkowicie. Jeżeli coś wtedy zjemy, bo się jednak namyśliliśmy, że o, po jakimś czasie, po połówce, na przykład, tak jak w przeszłości, zaczynano się odżywiać dopiero mm -hmm. po połówce maratonu, jeżeli coś wpada do żołądka, no to tam sytuacja jest już praktycznie przegrana, bo odzyskanie czegoś, co się oddało, przywrócenie przepływu krwi podczas takiego intensywnego wysiłku Zresztą znaczy, jak ktoś się jeszcze trochę za późno że właśnie przyszła ściana i mhm. dopiero po 30 tego żela bierze i, i, i pierwszy raz się z czegoś napije. To zazwyczaj nie kończy się dobrze. Także tutaj jakby moje przemyślenia, rekomendacje są takie, że e, spożywamy posiłek, ten taki trochę większy, dużo, dużo przed startem. Tak jak. Normalnie to jest zalecane, natomiast bezpośrednio przed startem jednak zjadamy połowę żela, na przykład, czy pół banana. No właśnie, co z bardzo tymi bananami? Blisko, bardzo blisko start. No to kwestia, co kto, co kto lubi. Żołody. No to jest symbol, jakby, no, to jest bardzo. Tak. No, symbol po prostu, ja nie, ani nie jestem Albo zwolennikiem, ani ja przeciwnikiem. W nowym to, tak, bo tak. Co <laughs> kto na no tym? W każdym razie, żeby cokolwiek zjeść. Wtedy, w momencie, kiedy siadamy do tego, organizm zasiada do tego stołu negocjacyjnego. Przewód pokarmowy, żołądek mówi: No nie, cholera, zostawcie mi trochę, bo ja tu mam robotę. Muszę przerobić to, co przed chwilą zjadłem. I zapewniając sobie stały dopływ energii, dlaczego nie co piątkę? Tak jak się patrzy na zawodników elity, no to na dziesiątym kilometrze mógłby wziąć talerz ze schabowym, sobie go kroić i, i zjeść i, i przyjąć kopę kalorii w pełnym komforcie. Podczas gdy po trzydziestce jednak to jest człowiek. Tak jak każdy inny, i tam już cierpi o każdą kalorię, jest walka i brakuje. To właśnie dlaczego nie zacząć tego żywienia wcześniej. od początku? Ta hmm. sama logika, co z zarządzaniem snem rozmawialiśmy, że nie doprowadzamy do kryzysu. Tylko stosujemy profilaktykę od razu. To co, od początku. Ile minut? Jakby jakieś granice, wartości. Zaczynamy maraton. Zjadamy żela przed startem. Ja jadłem żelki 20 minut przed startem. Jak miałem wychodziłem z kolorumu, 20 minut do startu, wciągałem żela. Dawało mi to gdzieś tam czas, miejsce na ton. Czasem było tu 12, ale między 12 no a 20. Tak, tak się staraliśmy to, to ustawiać. Zresztą wolałem żelę, te, które trzeba... są bardziej rozwodnione, mm -hmm. żeby nie dopijać znowu dużo, dużo wody, No to, to wiesz, Ty masz inną specyfikę tego, co robiłeś. No, ale w biegach ulicznych teraz Tutaj tak, czy żela i popić wodą, a może żela, który jest już z no, w, tej jest, w tej chwili jest tendencja do żeli bardzo rozwodnionych, więc to tu bym raczej szedł w kierunku indywidualnej tolerancji, jak komu wchodzi. Tak czy inaczej, czy to będzie... Jednak bardziej skondensowany żelek i popity odrobiną wody. To uważam, że tutaj nie ma różnicy. Natomiast istotne jest to, żeby przewód pokarmowy nie był obciążony większą ilością, większą objętością do przerobienia. Natomiast, żeby cały czas coś w nim było, żeby cały czas na bardzo. Niskiej intensywności, Aby ale żeby, żeby cały preza. czas pracował. Mhm. Także I to sobie... praktycznie ideałem byłaby, byłby stojak z kroplówką na plecach i ciągły wlew. A tu śniadanie, ile mhm. wcześniej powinniśmy zjeść, to z trochę większą mhm. objętością? No to, tu też indywidualnie, ale te, te standardowe tam trzy godziny mhm. myślę, że. A tak naprawdę no to. Obiadek dzień wcześniej, nie? to mm. jest to, na czym biegniemy i tu z tym się zdecydowanie zgadzam, a że taki pomysł producentów... budujemy ten, ten zapas energii nie, myśl, nie tego, w dniu startu, mm. tylko że to jest przynajmniej strategia Przepastę obejmująca barkę. tydzień, a mm. no właśnie, na, na kluczowe dietą. te ostatnie dwa trzy dni. No. Dieta węglowodanowa. W ostatniej fazie. Zdecydowanie zmieniają się poglądy na temat ładowania węglowodanami. Tak jak pierwotne te protokoły były 10 dni, nawet niektóre przekraczały 10 dni. Teraz są zdecydowanie krótsze, lansowane i wydaje mi się, że to jest racjonalne podejście. Zdecydowanie jestem zwolennikiem ładowania węglowodanami, czyli Przyjmujemy powiedzmy tydzień, może ciut krótszy okres przed startem. Najpierw trzymamy się diety niskowęglowodanowej. Później, I żeby bliżej, startu, bardziej, i tak? bliżej startu, mhm. tak jak praktycznie ostatnie intensywniejsze treningi, to, to wtedy przechodzimy na dietę wysokowęglowodanową. Wtedy dochodzi do zjawiska superkompensacji, czyli organizm zgromadzi w mięśniach i w wątrobie trochę więcej glikogenu, niż gdyby tej procedury nie zastosować. A potem to jest to paliwo właśnie na, na te przyspieszenia, to którego nie jesteśmy w stanie zgromadzić dużego zapasu. Czytałem badania, opracowanie, które jasno mówiło i wskazywało, że jest tak marginalna różnica pomiędzy dietą białkową, a białkowo, białkową i węglowodanową, a pomiędzy solo dietą węglowodanową, że jest w myśl badań nieistotna, kompletnie. Jeżeli chodzi o długi, wysiłek, że nie warto robić diety białkowej czystej i potem przechodzić na węgle, żeby zassać, jak to nomenklatura mówi, mhm. jak najwięcej węgli, wystarczy zrobić dobrą, czystą dietę węglowodanową dla osób, podbiegi, które biegają. podbiegi ultra yy, i tak będzie kluczowe to co będzie, znaczy ważne jest żeby stanąć na starcie bez niedoborów. I tak kluczowe będzie to, czy zachowamy zdolność Przewodu pokarmowego i, i, i jak będziemy się odżywiać podczas wysiłku, bo on będzie tak długi, że tu jakich zapasów by się nie dało, to, to tak czy inaczej ich nie starczy zgromadzić. Natomiast w przypadku w maratonu yy, uważam, że jednak jest sens może nie jakaś mega radykalna ta dieta, ale ja jestem za ładowaniem węglowodanami. Do, ja maratonu, do przez... maratonu i trochę, trochę tam przekraczające długość. No powiedzmy takie wysiłki 5-6 godzinne. Dla turnieju tu na 800 metrów y, dieta 4-5 dni węglowodanowa podnosiła skuteczność ostatniego startu. Hmm. I to statystycznie się jeden do jednego pokrywa, nie tylko u mnie. Ale jak są trzy starty następujące po sobie, nawet na krótkich dystansach, to hmm. zapas mięśniowy, ten, który się wypracuje na węglach, dużo zmienia. Też jest kwestia, znaczy tak, aminokwasy są bezwzględnie potrzebne. Kwestia, czy dostarczamy ich w diecie, czy dostarczamy ich w formie suplementów? Jeżeli aminokwasy dostarczymy, te, które nam są najbardziej potrzebne, tutaj. Ja Jestem zwolennikiem aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach, czyli BCA. Jeżeli sięgamy po aminokwasy w formie suplementu, no to siłą rzeczy dieta może być ta talerzowa, nazwijmy to, czysto węglowodanowa. Mhm. W końcówce. Jeżeli to mają być dłuższy protokół, że 3-4 dni, i pójdziemy w sam makaron. No to przez trzy dni niedobór aminokwasów, jeżeli nie będzie stosowanych innych suplementów, wydaje mi się, że będzie już większą stratą mm, niż ten zysk z, ze zgromadzenia trochę więcej glikogenu. Hmm, Także, no jak ze wszystkim, jakiś rozsądek i, i spojrzenie całościowe, a nie wybiórczo wyciągnięcie jednego fragmentu. Z tej całej układanki, jaką jest przygotowanie do startu. A jeszcze jedna rzecz podczas startu. Środki przeciwbólowe, tabletki przeciwbólowe. No właśnie, i rozkurczowe, bo czy skoro na, mamy niedokrwienie układu i dlatego nas boli żołądek, bo tak się domyślam taką, z taką tezą, hmm. teraz walczymy, rozmawiamy o niej, to czy w ogóle branie leków ma sens? Ech, jeżeli problemem jest to, co działanie leku zniweluje, to ja uważam, że tak, że Czyli zarówno, że, że zarówno można, jeżeli ktoś cierpi, że ma problemy skurczowe, no to sięgnięcie po lek rozkurczowy umożliwi mu funkcjonowanie, nie jest jakimś nadużyciem. Tutaj ciekawostką jest właśnie, coś zaskoczyło mnie to, że przy tym biegu wokół masywu Mont Blanc, od zeszłego roku jest wprowadzona regulacja, że nie wolno stosować leków przeciwzapalnych, nie steroidowych, przeciwzapalnych. Mhm. Czyli wyszli. Czyli wyszli wyszli poza wadę. Mhm. Przeżej niż lista wady. A przeciwbólowe środki? Tu uzasadnieniem tego jest są istniejące badania, że jeżeli Nałoży się odwodnienie i stosowanie właśnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, może dojść do uszkodzenia nerek. Więc, jakby w trosce o to całkowicie zabroniono. Bo to są długie zawody, gdzie, gdzie ten problem tak, jest. A, a, Natomiast a, a myśl o się maratońskim. Wydaje mi się, że yy, czyli doświadczenia z zawodnikami, gdzie, gdzie stosujemy tego bardzo dużo. To uważam, że jeżeli nie przekracza się rozsądnych dawek. Nie, ja mówię o, z własnego doświadczenia. To, to, to zdecydowanie tak. To zdecydowanie tak. No, to, to ja jestem. Czyli taka... Znaczy, nie podoba mi się pomysł, właśnie, z zabronieniem stosowania mhm. tego podczas biegu. Ja uważam, że mam mniej zabetonowane nogi. Znaczy, mogę się ustrzec tego zabetonowania nóg. Przy okazji tam 30 lat. No jest, to, jest to dyskusja. No bo znaczy, W, w ten sposób się oszukuje no. odczucia organizmu. No, teoretycznie nie, po, no, nie, nie powinno tak, jeżeli patrzymy, że to ma być dla zdrowia dla, dla tem, no to, to nie jest to zjawisko, które byłoby godne propagowania. Natomiast hmm. praktyka pokazuje, że, że ten bilans jakby zysku. W sensie komfortu wykonywania mm -hmm. wysiłku, możliwości wysiłkowych w stosunku do podejmowanego ryzyka, czy uszkodzenia przewodu pokarmowego, czy nerek. No moim zdaniem jest stosunkowo nieduże i zdecydowanie na korzyść leków. Natomiast Uf. bardzo do bardzo złych yy, yy, rzeczy może prowadzić takie rażące nadużywanie. Mhm. No ale to z tym to się spotkałem, że tak jak tam powiedzmy jest jedna tabletka na dobę, no to mhm. jak się podczas zawodów weźmie dwie, no Dokładnie. to... Mhm to to jest ok, ale branie już pięć to jest głupota. Ale hola, hola. No niektórzy biorą leki hmm. na dikolofenaku przez ostatnie pół roku, bo się szykują do biegu. No to też jest źle. To, jest, to, jest, to jest dla mnie źle. już, to to dla już jest osobiście źle. patologia. No bo to, to, jeżeli doprowadzamy organizm do skrajności, zużywając, daje nam sygnały o bólu, to gdzie tu leży granica rozsądku? Jak mnie boli przez no, tydzień. stosowanie przewlekłe. Terapia przewlekła takimi lekami zdecydowanie nie ma sensu. Jeżeli jest problem, no to trzeba go wyleczyć i albo nie startować żeby nie doszło do, do poważnych strat. Ja a, mówiłem tylko i wyłącznie nie, o pewnej profilaktyce podczas tak, startu, a nie o tym, że podczas treningu się Natomiast też, się też, też pytanie, czy profilaktyka, że jeżeli się nic nie dzieje, to, to czy sięgać od razu? Ja nie, nie wiem, czy to jest to profilaktyka jest, dla ciała, nie. czy dla głowy. No, jeżeli <laughs> mówimy o profilaktyce, no to stosujemy coś za nim. Tak jak <laughs> przez całą no tak. jakby naszą rozmowę jestem po stronie profilaktyki w innych aspektach, to tutaj... Jeżeli się nic nie dzieje, to bym jednak nie sięgał. Chyba, mhm. że no jesteś absolutnie wiesz, no masz doświadczenie już na sobie duże, że wiesz, że na pewno się stanie, ale to teraz skąd wiesz? Może już na tyle długo potrenowałeś, tyle maratonów pobiegłeś, że organizm już się zaadaptował i tego problemu by nie było. Jak za każdym razem będziesz tą tabletkę przetłykał, to nie masz możliwości się dowiedzieć, czy, mhm. czy już się zaadaptowałeś i nie jest potrzebne. Więc może warto raz spróbować, bo może się okaże, że nie jest. No. Ja bez bicia podczas tych długich startów zdecydowanie zdarzało mi się korzystać z diklofenaku. Natomiast bezwzględnie odszedłem od tego, żeby przyjmować go właśnie profilaktycznie mhm. przed. Tylko no, zgromadzone doświadczenie pozwala na ocenienie Jaki problem się pojawia, ile zostało do mety, jakie planuje tempo, czy, ten, czy sobie z tym problemem właśnie poradzę, że dociągnę do mety mm -hmm. i nie trzeba, czy, czy widzę, że będzie potrzebne, no i wtedy sięgamy po koło ratunkowe i, i jedziemy yes. dalej. Także mm -hmm. no, raczej yy, od takiego. Z założenia, że, że przyjmujemy przed to, byłbym do tego nastawiony lekko sceptycznie, natomiast bardziej w trakcie, jeżeli już jest w problem. No na trzeba. maratonie mm -hmm. no to jest trochę trudniej, no, też wiadomo, kwestia jaki czas się biegnie. Mm -hmm. o, też trzeba dobrać leko, odpowiedniej szybkości działania, wtedy No, no jest trochę niuans. Yes, ale... yes, yes. To wróćmy do podsumowania tego ile jesteśmy w stanie przyjąć żeli i jak wiele wody powinniśmy na każdą godzinę wysiłku wypić. Zakładamy, że to jest start maratoński. No jedni pobiegną dwie godziny jako ostatni padający rekord świata, a inni pięć w tym samym maratonie. I są pewne ilości, które no są absolut. Absolutnie potrzebne, i każdy powinien wypić, ale istnieje mnóstwo niedopowiedzeń albo wiedzy, która wydaje mi się jest, nie jest do końca prawdziwa. A żeby uśrednić, to kierujmy się hmm. czasem 4 godziny, 14 minut. Widziałem takie zestawienie, to Strawa hmm. podała przy okazji tego hmm. nowego rekordu świata na dystansie maratońskim. To jest grupa. Tam jest pik, jeśli chodzi no o litr, niego Teoria? Litr na godzinę. Tyle tracimy średnio na ten więc żeby się fajnie zbilansować tak żeby to było dobrze no to należałoby się starać uzupełniać koło litra na godzinę no co jest, bardzo, czy co jest bardzo trudne do wykonania no najlepiej izotonik kwestia czy dokładamy coś jeszcze no żeby suma wszystkich spożytych yy, produktów była izotonikiem wtedy będzie najszybsze wchłanianie z Żołądka najmniejsze prawdopodobieństwo zalegania. Mhm. A więc jeżeli yy, zjadamy coś, y, co ma bardzo duży ładunek osmotyczny, no to wtedy popijamy to wodą, a nie izotonikiem. Jeżeli tylko bazujemy na y, płynach, no to pijemy... Zotonik. Czyli zasada sotę płyn to izotonik, a jeśli woda to. to czy znaczy jeżeli po jeszcze żelu. coś dojadamy, tak. to, to wtedy mm -hmm. w, może nie czysta, destylowana, no nie, 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 ale, no, tak. ale no niekoniecznie już pełnowymiarowy, w pełnym stężeniu mm -hmm. izotonik. Czym jest po. No i praktyka niestety, tutaj, no pewnie, no, pewnie. Bo tylko na tym, bo to tu trudno mówić o, o jakiejś uniwersalnej recepcie. A na co ile można przyjąć, że możemy wciągnąć żelka w trakcie długiego wysiłku? 18 minut, 12? No, myślę, że te wartości takie, 20 minut, to Czyli żele bardziej są 20 żele, niż co 10 minut. Żele są, żele. żele są różnej wielkości. Kwestia możliwości no, logistyki tego, czy całego żela zjadamy. No, bo najlepiej byłoby dwa, dwa łyki co 10 minut, na przykład. Żeby Czyli to, była jednak, żeby to była jednak ciągła podesz, To Jak jakiś stomatolog się trafi, to się będzie buntował, bo to sprójnuje zęby. <laughs> no tak. No <laughs> no tam, przez co co nie na maratonie, nie, tak. to tam pallicha, tak, ale tak. na takim biegu ultra, że przez tydzień, gdzie nie każdy bierze szczoteczkę do zębów, mm -hmm. to już można se narobić. Tak, <laughs> Macie, Macieju, biegniesz maraton, kończysz tak. ten wysiłek, ten morderczy dystans, jak to niektórzy mówią, e, inni sama przyjemność Euforia biegacza. Mija zmęczenie i pojawia się radość. Ta euforia biegacza pojawia się na początku, to o czym wspominaliśmy, mm -hmm. która nas niesie tuż po starcie i pojawia się właśnie, kiedy stoimy w tych boksach, w tych miejscach, gdzie oczekujemy na start, ale ona i to jest genialne, że występuje również w końcówce naszego biegu. Na ostatni kilometr. Przynajmniej dla mnie, bardzo często był najszybszym kilometrem mm. na, na całej trasie, bo to była taka euforia i radość tego, że dobiegam. Jeszcze jak widzę, że ten czas będzie dla mnie więcej niż satysfakcjonujący, to mam tę euforię biegacza. A jeśli dobiegam zmęczony i przekraczam linię mety, to według mnie euforia pojawia się tak, jak i myślę o kolejnym starcie, mm. których nie mamy na mm. ostatnim kilometrze. Pojawiają się niemal natychmiast, natychmiast po przekroczeniu linii mety, i dla mnie to było zawsze niezmienne. Scenariusz był zawsze ten sam. No, łzy w oczach, na no, widok no, pewnie, Wzruszenie, tego, no, wiesz, no, te oczywiście. emocje są tak. ogromne. I... Ale co wtedy się dzieje w środku w nas, jakby? co to za proces jest w ogóle? Ten dziwny twór, męczymy się przez dość długi okres czasu, a tu nagle jakaś jak radość. Ale jak to można fantastycznie podkręcać? Ja pamiętam, że chyba naj, najlepszą euforię, największą euforię przeżyłem, jak pierwszy raz skończyłem maraton, biegłem maraton z moim synem. I to jest dopiero euforia. Znaczy i moja euforia, i jego euforia, jak widzę łzy w jego oczach. No, jak wszystkim z kimś dzieli radość, tak, no to wiadomo, smakuje płacze, Oczywiście, to... to ta euforia wręcz się powiedziałbym, że sumuje. No. Te osiłek słyszeliście? <laughs> <laughs> Przyjdzie pora. <laughs> Przyjdzie pora na twoich chłopaków. <laughs> Ale jest to coś genialnego, Tylko... że doświadczamy tego zjawiska, jak je wytłumaczyć. No, wszędzie mówimy o endorfinach, o, 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 o szaleństwie jakby neuroprzekaźników w mózgu. Jeszcze kompletnej wiedzy na ten temat nie, nie mamy. Wiadomo, że burza hormonalna w odpowiedzi na wysiłek i, i na wizję, że on się kończy, to ja zawsze mam skojarzenie z takim dowcipem, że siedzi gościu, wali młotkiem. W palce, jeśli go ktoś pyta: Panie, no ma pan z tego jakąś przyjemność? No jak nie trafię. <laughs> <laughs> Więc to jest trochę na tej zasadzie, że prawda, <laughs> mamy do czynienia z potężnym stresem, obciążeniem, które nagle widzimy, że jest zdjęte z organizmu. Że sobie z tym wyzwaniem poradziliśmy, jesteśmy w stanie, czekamy na kolejne wyzwanie. Właśnie, prawda? Idziemy, mhm. idziemy krok dalej, szukamy następnego właśnie dłuższego dystansu, do czego namawiam, żeby nie poprzestać na maratonie, tylko pójść głębiej w przygodę z wytrzymałością i, i poznawaniem reakcji swojego organizmu, bo to właśnie poniekąd mózg nas do tego zaprasza. Mhm. I to jest tak, coś naturalnego, rozumiem, że... Jest to jak najbardziej naturalne zjawisko. No, nakłada się tego. na to prawda, zmęczenie, niedotlenienie, więc te wszystkie elementy są jakby jeszcze bardziej dostrzegalne. Tutaj niewyspanie też powoduje jakby paradoksalnie zwiększenie intensywności doznań. Jeżeli jakieś dotał, no to już ten bodziec jest znacząco większy niż jakby go postrzegał nasz mózg, taki normalnie stanie, nietrafiony. Tak. Prawda? Mm. Tak. I bardzo warto tego doświadczyć. No. Praktycznie na każdym dystansie, bo po twoim 800 metrach no to też, prawda, dużo się dzieje na, na mecie. Puszcza to szybciej, bo na mecie maratonu czy ultramaratonu to ta dynamika zmian jest trochę inna, bo to boli potem przez tydzień albo dłużej. Ni mniej, ni więcej wraca się na następną trasę, szuka dłuższej. To jest bardziej rozciągnięte w czasie. nie to już jest tak, że... trochę, nie narkotykami, tak, że... ale całe szczęście halucynogeny nie są tu potrzebne w tej sytuacji. Tak, w pewnym sensie fundujemy sobie podobne. Tam. Zresztą tutaj jakby porównanie jest proste, że jedna zarwana noc to tak jak jeden promil. To jest jakby skwantyfikowany ekwiwalent. Śpowe bieganie. W pewnym sensie tak. Dziś naszym gościem jest Tomasz Mikulski, lekarz, i tak zachodzę w głowę, jak często statystyczny biegacz, nasz odbiorca, powinien chodzić do lekarza na badania okresowe. Czy to jakaś częstotliwość powinna być w ogóle przyjęta? Hmm, trudne zagadnienie. Pierwotnie jakby wytyczne. Były takie, że jeżeli podejmujemy aktywność fizyczną, no to jeżeli jesteśmy w średnim wieku, czy do niego się zbliżamy, no to wypadałoby się przebadać. Yy, zwłaszcza mając na uwadze stan zdrowia, jaki jako populacja przez, przez to, jak się prowadzimy, mamy. W tej chwili wytyczne WHO yy, odpuściły to kryterium. Jest, że jakakolwiek aktywność fizyczna przyniesie więcej korzyści niż jej brak. I zdecydowanie uważam to z punktu widzenia populacyjnego za bardzo rozsądne postawienie sprawy. Natomiast chcąc zadbać o siebie, żeby ta aktywność fizyczna, czy, czy już bardziej nie, nie, nie tyle rekreacyjna, co sportowa była taka poukładana i no, zrobiona po prostu dobrze rzetelnie, no to. Początek przygotowań zdecydowanie warto udać się do lekarza sportowego jakiejś przychodni, takie jak nie wiem, centralny ośrodek medycyny sportowej. Przejść taki bilans otwarcia. No właśnie. Obowiązkowe mm. badania Im, bilansu otwarcia. Im bardziej, Krew? im bardziej ktoś jest w grupie ryzyka, czy starszy, czy, czy jakby zamierza rozpocząć aktywność fizyczną z kompletnego siedzenia, no to tym to ma większe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza kardiologicznego. Natomiast taki monitoring, właśnie regularna kontrola, na przykład krwi, w zależności od stanu, w jakim jesteśmy. Jeżeli człowiek jest, zrobi ten bilans otwarcia, wszystko jest w porządku wie, że dieta jest zrównoważona, raczej nie ma problemów mhm. tym, wtedy można się badać rzadziej. Jeżeli jest jakiś problem i wprowadzamy interwencję na przykład, no bo wyrównujemy jakiś niedobór czy, czy z czymś się borykamy, no to wtedy adekwatnie do skali tego problemu znacznie częściej trzeba będzie wykonywać kolejne kontrole. Pytam pyta nie hmm. bez przyczyny, bo w moim przypadku zaczynałem karierę zawodową w 2007 roku, a w 2009 roku po kolejnych i kolejnych badaniach okazało się, że mam wadę serca, którą trzeba usunąć. I to też nie jest w moim jakby odczuciu jako pacjenta z jednej strony, zawodowego sportowca. Hmm, nie wszystko da się wyłapać w trakcie jednych krótkich badań, no bo na pierwszych badaniach przesiewowych, no, robimy jakieś wstępne EKG, mm. najczęściej, co tam, mamy jeszcze krew, mocz, e, badanie, ewentualnie postawy, jeżeli mamy tutaj sport, spotkanie z fizjoterapeutą. Mm -hmm. Coś jeszcze byś dołożył do tego? no, no, no. Wizyta ogólnolekarska, no. Ja bym nałożył pierwsze nie, badanie. W ogóle wliwistykę. pierwsze badanie, bo my mówimy o, o, o serii badań, o kontrolowaniu się co pewien czas. A większość z tych, którzy podejmują taki wysiłek, w ogóle nie, nie mają tego otwarcia. No e, więc to właśnie. Może to, taka no, standardowa wizyta w przychodni hmm. sportowej to tam będzie zrobione to, co na wejściu Powinno należy być zrobione, należy tak? zrobić, i w zależności od tego, co wyjdzie, ewentualnie będzie pokierowanie. Dalej. Gdzieś dalej. Mm -hmm. Gdzieś dalej drążenie poszczególnych tematów. Mm -hmm. Wiadomo, że no, jesteśmy ludźmi, nie zawsze wszystko się uda wyłapać. No. Przem... Stąd im częściej się takie badanie kontrolne wykona, no, tym jest, tym jest po większa po prostu... szansa. Mm -hmm. Natomiast też nie ma co wariować i się mm -hmm. badać. Co miesiąc. Co tak. miesiąc. No, Zależy, co Raz na pół Kiedy? roku. Takie są badania zalecane w kadrze. W amatorskim tym takie ogólne badanie, myślę, że raz w roku to jest i tak już dużo. W sensie takiego całościowego badania. Raz w roku to przed sezonem myślę, że najlepszy to, jest, to jest najlepszy moment. Rozpoczynając przygotowania, mhm. będzie badanie krwi, zrobić je trochę szersze, gospodarka żelaza, witaminy D, B12, foliany. to jest to, z czego korzystaliśmy, bo jakby wypracowaliśmy to przez lata praktyki, że, że tu najczęściej mamy do czynienia z niedoborami. Także warto to sprawdzić, jeżeli okaże się, że mamy niedobór, wprowadzamy interwencję leczniczą, No to po miesiącu trzeba skontrolować czy... Ta interwencja jest skuteczna, czy już zaprzestać, mhm. czy kontynuować? Jeżeli wszystko jest ok, no to w, po zakończeniu okresu przygotowawczego, a, a, a wchodząc w ten mm, takiej no, intensywniejszego przygotowania już do startu docelowego, bym się zbadał po raz drugi. I no, i na tym w zasadzie, jako takie minimum, można poprzestać, żeby jakby zobaczyć, czy po przejściu okresu przygotowawczego mm -hmm. wszystko jest ok, nie mamy niedoborów i wtedy, wchodząc w intensywną pracę, yy, mamy pewność, że na wejściu, jesteś, że na wejściu jesteśmy w pełni przygotowani. No, pytanie, czy jeszcze raz się badać po zakończeniu tego okresu, a bezpośrednio przed startem. W przypadku zawodników zdecydowanie to robiliśmy, no bo jeżeli. Ta cięższa praca mhm. coś nadszarpnęła, no to jeszcze uzupełnialiśmy tak, w to przed startem. Chyba... W przypadku amatorów to jest już takie do, do decyzji. Tak. Jeżeli kogoś na to stać, to, chce, nie to, to ma to sens. Mhm. Natomiast no, wydaje mi się, że te dwa punkty: wejście w sezon i przed, intensyfikac przed ostatnią intensyfikacją mhm. treningów, to tutaj zrobienie badania krwi. Gospodarka, no ogólna morfologia, gospodarka żelaza, witaminy. Wystarczy. Można się pokusić o raz na wejściu jeszcze hormony tarczycy sprawdzić, mm -hmm. bo z tym wiele osób miewa problemy. no i Ewentualnie można poszerzyć to o diagnostykę hormonalną już w kierunku monitorowania intensywności wysiłku, odpoczynku. No ale tutaj wtedy będzie raczej trzeba, żeby z tego wyciągnąć już, co się da, no to trzeba robić badania krwi częściej, tak, na jak, na tak poziom, jak elita i tak. wejście na wyższy poziom. A Macieju, nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak idziesz do lekarza sportowego, to on ci mówi, że te normy, które masz tutaj na kartce w tych wynikach krwi twoich, to nie są normy dla ciebie. No, przyznaję się tak, tak. Tylko normy sportowe są hmm. nieco inne. Z czego to wynika? Z adaptacji organizmu do, do tych obciążeń, z którymi... Czyli mamy, jak, macie do czynienia na jak co Ale ja chcę no, uprawiać sport i mam hemoglobinę na rzeczy, poziomie 15, to jest jakiś, czy 14, to jest, zaczyna się jakiś spory problem dla mnie, jako dla osoby aktywnej. No, wiadomo, że lepiej, żeby była wyższa. I tutaj, no, ja akurat jestem zwolennikiem, że sama hemoglobina nie biega, jeszcze wiele innych rzeczy się yy, na to nakłada. Jednym z przejawów adaptacji do wysiłku jest rozrzedzenie krwi i, i są zawodnicy, którzy mają w takim zwykłym badaniu niską hemoglobinę są przerażeni tym, że o Jezu, no przecież ja to się do leczenia nadaje hmm. ten. Natomiast jak się robi bardziej specjalistyczne oznaczenie na przykład całkowitej masy hemoglobiny, okazuje się, że ona jest jak najbardziej w porządku, tylko po prostu adaptacja do wysiłku wytrzymałościowego spowodowała takie rozrzedzenie krwi, że w tym badaniu ona tak wychodzi. Więc to też nie jest takie jednoznaczne. Nie wszystkie wskaźniki, natomiast wiele jest rzeczywiście innych, i stąd tutaj ocena na podstawie zrobienia sobie badań samemu i interpretacji w Google no może prowadzić czasami na manowce. Mam ból mięśnia, który jest uporczywy, jakoś tak dziwnie jest. Czy w badaniach krwi będzie widać, że on jest naderwany? Hmm, może to być widoczne tutaj jakby wskaźnikiem z którego korzystamy do oceny skali uszkodzenia mięśni jest enzym kreatynowa. natomiast ona się uwalnia jakby przy każdej czynności jakaś część włókien mięśniowych nawet tak jak siedzimy no to odgnietliśmy sobie mięśnie pośladkowe i ileś włókienek i trochę tego enzymu się uwolni. To się nazywa skleić pośladki. To Dokładnie. też każdy się powiedzieć będzie między słowami, słowami, że to już dość, czas dobiega końca. Wiesz, I tu, i tu doświadczenie, <laughs> doświadczenie, jakby każdy reaguje hmm. inaczej, inaczej toleruje to stężenie. To jest jeden z dobrych przykładów, że norma jest powiedzmy Jakaś, tam w okolice hmm. 200, a niektóre osoby normalnie Trenując, i ten, mają jakby no mięśnie mało podatne na uszkodzenia, i mają około 100. Jeżeli mają 150, to znaczy, że już trzeba im zrobić 2-3 dni przerwy od treningu, odpoczynku. A są zawodnicy, którzy po bardzo długim wypoczynku i tak mają 500, cokolwiek zrobią, mają 1000, i tolerują to dobrze. I jakby no nie da się tu nic zrobić. Na takich wartościach mają trenować. Czyli poznaj siebie, badaj siebie. Bądź zdrowy, uśmiechnięty i pi i zatoniki w trakcie wysiłku. I zaklejamy sutki i biegniemy. Oj tak, bo to są właśnie te widoki biegaczy maratońskich, biegaczy Zjadek na długich dystansach, którzy mają nieco zakrwawione koszulki, ale na to się nie umiera, także całe szczęście. <grym> Hartuje psychikę. Hartuje psychikę zdecydowanie <grym> i suki również. Naszym gościem dzisiaj był Tomasz Mikulski. Mówiliśmy o medycynie. Lekarz, który od lat zjadł zęby na sporcie, na sporcie własnymi nogami, dosłownie i w przenośni własną mentalnością dowiedzieliśmy się z tego jak trenować świadomie, jak często się badać, na co zwracać uwagę i jak dbać o siebie podczas wysiłku. Dziękujemy za te wszystkie rady i no cóż no zaprasz... sami wykorzystamy przynajmniej Aby ja mówię przy... za siebie, z dużą przyjemnością wielkie dzięki i zapraszamy I do, bardzo fajnie, wnikliwego. do zobaczenia, na... I do zobaczenia na, trasie, tak. na trasie i zapraszamy do bardzo wnikliwego przesłuchania 2-3 razy tego odcinka, wyciągnięcia najważniejszych dla was kwestii można robić notatki no dziękujemy serdecznie. Dziękuję serdecznie nie, Adam Kszczot, Maciej Górzejewski oraz nasz gość Janusz Mikulski. Dziękuję. Dzięki. Zapraszamy do oglądania wszystkich odcinków w Rytmie Biegania. Napędza nas e-obuwie. Bieganie.pl. Słuchaj w Rytmie Biegania. Podcast w Rytmie Biegania napędza e-obuwie.